cholerę, aż do końca świata. Nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Wyjazd równy, moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku, godzina 6 z hakiem, jeszcze 3 promile we krwi, bo piątek był wczoraj. Jedziemy z brygadą, pan mechanik, pan kierowca i pan nawigator i my kurwa, i jeszcze ja jestem, pan farmazon. No bo jeszcze mnie trzyma. Jedziemy oglądać sprzęta, jak wiecie po tytule, także widzimy się dalej, jak będzie widniej, pogadamy sobie, poopowiadamy, także kierunek Łódź, moi drodzy. Dojechali my, panie mechanik. Jak tam trasa? Legała. 3 godzinki trasy, jak znalazł, kurwa. Zimno, idziemy oglądać sprzęta. Oglądamy byczka. O, ale zimno. Praca motoru. Ładnie pracuje motor. Ładnie, nie? Motor ładnie pracuje. Zobaczymy co dalej. Taki ogólnie jest sprzęt. Jak to się prezentuje. Damy relację dalej co będzie. Przejażdżka testowa sprzętem. Silnik ładnie pracuje. Uciekaj piesio. Silnik ładnie pracuje. Skrzynia coś tam robił jakiś gościu. Tak, znaczy no silnik ładnie pracuje, wiesz. Skrzynia? Dobra, jedziemy, akcja dalej. Jedziemy kolejnego oglądać, bo tu są, mamy 3 w okolicy. Widzieliśmy tego, miał małe mankamenty. Łapy uwalone jak 3,60. No, ale tu trzeba dotknąć, co nie, panie mechaniku? On już chciał już robić. Już chciał kręcić, kurczę. I tak to wygląda, moi drodzy, że tak. No, z tym sprzętem. Ten sprzęt tutaj, no, widać, że dużo pracował, miał swoje wady. I co? No zobaczymy co dalej będzie, tak? Zobaczymy co dalej będzie, jedziemy kolejnego oglądać, porównamy sobie. No to nie, ten był niezbyt zadowalający. I był ma parę mankendek, podnośnik takie, wyrobiony po prostu jest, silnik ładnie pracował i skrzynia była w bardzo dobrym stanie, no ale niestety miał takie mankamenty. Skrzynia też trochę nie była w miarę dobrym stanie, no bo no, czy no było, bo widać, że był tu nasz mechanik polski. Naszego jeszcze nie było. No, czy naszego nie było, ale widać, że był. Widać, że był ten. Widać, że był Polska myśl technologiczna, mechaniczną, konstrukcyjna była tam, także. Silnik fajny. Tutaj, Stachu, skręcaj. I tak, opony też były, są do wymiany w tym oto sprzęcie. No i też to jest koszt 10 tysięcy na dzień dobry. A teraz nawet jak śnieg był troszkę, no to już się ślizgał. Bardzo się ślizgał, co dopiero w jakimś mokrym terenie. Jakbyśmy pojechali, nie wiem, orkę sobie nim robić na przykład za tydzień, tak? To nie dałoby rady, nie miałoby. Na wszystkie by ciężko było ciągnąć, także... Łańcuch na opony i może wtedy. Co nie, panie mechaniku? A ty co powiesz? A ja co? Jest zmordowany sprzęt i tyle. Cóż zrobić? Swoje przerobione i tyle. Swoje lata ma i musi być wytłuczony. Zgadza się. To no też nie, to nie stoi i pięknie wygląda, tylko robi, także... To ma pracować. I jedziemy dalej, moi drodzy, i widzimy się dalej w trasie. 30-80 na ładnych oponkach. O. Na ładnych oponkach, w końcu normalnych oponkach, niespękanych. Nie sparciałych, kabina ładna w środku, bez luzów, ładna kabina zadbana. Tak to wygląda. Maszyna już wjeżdża na lawetę.
Wiekopomna chwila na kanale. Kupiliśmy maszynę. Tutaj pan wjeżdża. Sprzętem pomalutku, na spokojnie. Szybki załadunek. Masej w całej okazałości. Było trochę zachodu, ale mam nadzieję, że będzie nam służył na gospodarstwie. Jest bydlak. Dobra, zapakujemy i jeszcze coś nagram wam z trasy. No w sumie co tu dużo pokazywać, że jeszcze rozładunek tutaj na, u pana laweciarza na bazie zrobimy. Maszyna już przypinana, tutaj łańcuchami ładnie wszystko spięte, perfekcyjnie. Felgi odmalowane, zobaczcie. Nie, ale były mówione, że są pomalowane, także to okej. W fajnym stanie opony. 80 i jedziemy z tematem. Co to się będzie działo, to się będzie działo. No jeszcze jeszcze sobie te z trasy coś nagramy, jak będziemy jechać. Dam wam kontakt tutaj do pana od Lawy, także jeśli ktoś tutaj w okolicy będzie chciał skorzystać z jego usług, zapraszam, bo fachowa pomoc i odnośnie transportu, różne rodzaje samochodów, większe, mniejsze, także nie będzie z tym problemu. No i co, widzimy się jeszcze w trasie, a później już na rozładunku. Jesteśmy na bazie, zaraz będziemy zjeżdżać. Tak to się prezentuje. Ostatnie zdjęcia. Maseja na lawecie. Zaraz będziemy zjeżdżać i będę jechał do domu. Niedużo, bo 2 km, prawie 3. Dobra, jedziemy pomału Masejem. Małe problemy były, ale jedziemy. Zjeżdżamy, muszę się jakąś maszyną trochę obeznać. Nie piszcie w komentarzach, że Stachu nawet nie umie jeździć tym, no bo wiadomo, że to, wiecie, trzeba ten traktor jakoś wyczuć, co i jak. Dopiero będziemy później myśleć, trzeba się przyzwyczaić jak do 60-tki, nie? I skrzynię wyczuć i w ogóle, no wszystko, nie? Wiecie jak jest, no. Ale jakoś dajemy radę. Dobra, jest. Udało się. Lalek, możesz przyciąć. Tak, bo tam jest taki przycisk. No, bo i on dopiero jak mocno to kliknął. No i dobrze. No i jestem już na rynku. No i jak, maszyna? Mnie się podoba, powiem. Poczekaj, przepraszam cię. Dobra, okej. Okay. Dobra, jest maszyna. Nie mogłem na początku odpalić, bo tam jest ten czujnik od sprzęgła, że go musi być mocniej wciśnięty, nie? Ale... Wracamy już Masejem do domku. No, mam jakieś, jak mówiłem, ze 2 km. Jedziemy sobie na spokoju, że tak powiem, maszynę musimy wyczuć. Powiem wam, że no jest różnica. Jest bardzo duża różnica odnośnie 60-tki, a takiego sprzętu. No, większa prezentacja będzie na podwórku, co i jak. Także zaraz, w sumie już za niedługo będę na bazie.
Nie no, powiem wam, że kolosalnie. I w końcu będzie można mnie słyszeć w kabinie. No. Jedziemy! Jedziemy! Jak to się mówi? Marzenia się nie spełniają. Marzenia trzeba sobie kupić. No i taka jest prawda niestety. Bolesna prawda, ale taka jest. Gdzie Masej, a gdzie ten Ciapek? Ja pierdzielę. Oj. Adrenalina jest. Szwagier przyszedł. Przyszedł szwagier. Pierdziele. Gdzie on się nadaje na te podwórko? Maszyna w całej okazałości tak się prezentuje. Massey Ferguson 3080. Opony ładne. No i co? Mam nadzieję, że będzie maszyna chodziła. Kilka rzeczy do poprawek jest, ale to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Wiadomo, perełkę ciężko kupić. No, ale myślę, że zakup będzie udany. Co do tego, no zobaczymy, jak to będzie dalej funkcjonować, jak on się będzie sprawował w polu. No jest kolos. Moje podwórko Ciapek. A Massey, zobaczcie, jakie macie porównanie. Ciapek Karola, a Massey. Ogólnie widzicie, kolor wydaje się być oryginalny, bo zobaczcie, macie jeszcze naklejki. Widzicie, normalnie oryginalne, takie jakie były na Masseyu. Tutaj widzicie. No, tu już w sumie już wypłowiały one, o. Ale jeszcze się trzymają, Światła fajnie nawet świecą. Tutaj też, no wiadomo, że ma swoje gdzieś jakieś rysy, mankamenty, ale myślę, że jak na ten rok, no maszyna też nie jest, wiadomo, nówka sztuka, ale myślę, że trochę nam tutaj posłuży, że nie będzie z nim problemów jakichś większych. Ale to wszystko wyjdzie w praniu, no tak naprawdę całej maszyny nie da się prześwietlić co do każdej śrubki, bo to jest loteria. Będzie zadbany, będzie jeździł, nie będzie wyglądał. Będzie wyglądał, będzie jeździł, a coś i tak wyjdzie w praniu. No będziemy działać, no. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodoba. No i co? Do następnego odcinka, jak nie z Massejem, to ruskim. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!